policyjnego magazynu dowodów prosto do muzeum. Policjanci z Jaworzna przekazali 4 egzemplarze broni palnej do Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie. Jej losem zainteresował się jeden z policjantów i uratował je przed zniszczeniem, wnioskując do sądu o możliwość przekazania pistoletów do muzeum. Przeglądając to, co znajduje się w składnicy Komendy Miejskiej w Jaworznie, ustalono, że znajdują się tam w depozycie egzemplarze broni mającej wartość historyczną. Policjanci broń zabezpieczyli w toku prowadzonych postępowań po interwencji u kolekcjonerów. Niestety z biegiem czasu metryczki broni uległy zniszczeniu. Broń pochodzi z okresu I wojny światowej i miała być przekazana do zniszczenia. Wśród eksponatów jest m.in. pistolet z XX wieku, także węgierska konstrukcja Frommer Stop z 1912 roku. Stworzony z myślą o Królewskiej Armii Węgierskiej, pistolet będzie można oglądać teraz w muzeum w Warszawie.